Ciężki był ten dzisiejszy finał? Oczywiście, na każdy finał. Co zadecydowało, że dzisiaj to wy byliście lepsi? Sądzę, że zadecydowała nasza praca, tak, całoroczna, ale jeszcze wygraliśmy dzięki temu, że mieliśmy świetnego obrońcę, tak, który sprowokował ich najlepszego zawodnika i dzięki temu mieliśmy łatwiejszą drogę do zwycięstwa. Klub powstał w 2003 roku, tak, no mieliśmy sukcesy w seniorach, w juniorach, no i teraz w juniorach młodszych, no i także w młodzikach. A dlaczego akurat piłka wodna? Gdyż mój tata jest trenerem, tak, no i mnie nakłonił do tego. No i przymusił, tak jak całą rodzinę. Przymusił? Bardzo fajnie brzmi. No, to... Oczywiście, no jak mam żyć. Dobra, największy kłopot to jest przygotowanie kondycyjne, tak moim zdaniem, bo trzeba bardzo dużo pływać, szczególnie jest duże boisko. 30-metrowe trzeba pływać drugi metr najczęściej, żeby w ogóle sens miała ta gra. Mam 2 treningi dziennie, przez 5 dni w tygodniu, po około 1,5 godziny i na razie mi się wydaje, że powinien to wystarczyć. A jakie są twoje plany? No na razie, żeby grać, wszystko się wyjaśni w przyszłości. No ale wiesz, są kraje, gdzie piłka wodna to prawie że sport narodowy. U nas to jest tak zwana sportowa nisza. No wiem. No. To jest taka sytuacja, która może zniechęcić. No wiem, ale staram się. W przyszłym roku mamy eliminację mistrzostw Europy i będziemy się starać coś tam ugrać. Dostać się do nich. No, chłopcy zaczęli grać tak naprawdę 3-4 lata temu. To jest najlepsi troszeczkę wcześniej. Słabsi trochę później, ale tak mniej więcej średnia to jest około 4 lat. Jak pan do piłki wodnej przekonuje chłopaków? No to jest chyba największy problem, żeby coś zrobić z niczego. Wiadomo, teraz młodzież ma dosyć, znaczy ma ciekawsze zajęcia w domu chociażby. No i ten sport wymagający bardzo dużo ciężkiej pracy i wysiłku, no nie skłania do tego, żeby trenować. Nie mamy podstaw ekonomicznych, słabo trenujemy, bo to są tylko 3 razy w tygodniu treningi w wodzie. Także może to przyciąga chłopców, że podejście jest troszeczkę luźniejsze niż innych drużyn. Niemniej jednak no tutaj cała nasza praca polega trochę i na krzyku, trochę na dyscyplinie. To jakoś, ja myślę, że to rodzicom się bardziej podoba niż zawodnikom. I no syn powiedział otwarcie, że tata mnie przymusza. No, czy przymuszam? Ja tak, myślę, że tylko tak mówi, żeby sprawić sobie przyjemność. No, chłopcy, jak grają, naprawdę, jeżeli podchodzą do tego tak z chęcią zwycięstwa, luzu w tym, to grają bardzo ładnie i widać, że lubią to. Jeżeli są takie ciężkie mecze, no to wtedy u mnie się rozwala zły lew i no to ich trochę blokuje, no ale niestety, no ja też jestem tylko człowiekiem i mam takie same cechy jak pozostali ludzie. Mamy największy problem z obiektem i mamy problemy te treningowe, później wychodzą w czasie gry. Te 3 razy w tygodniu, które poświęcamy na zajęcia, no to jest w zasadzie każdy człowiek mógłby przyjść i potrenować i może by coś z tego wyszło. To jest rekreacyjne trenowanie w porównaniu z takim profesjonalnym podejściem, jak to robią pływacy, gdzie trenują 11 treningów w tygodniu. I tak to też powinno być u nas w klubie. To z tej rekreacji do czego pan chce dojść? No, do mistrza Polski, jak widać. Jesteśmy ten zespół trenerski razem z moim bratem i Kubą Słowikowskim. Myślę, że jest na tyle dobrze wyszkolony i jesteśmy w stanie przekazać chłopcom tą kompendium wiedzy i umiejętności w piłce wodnej na takim poziomie, żeby zdobyli cały czas, no, powiedzmy, w pierwszej trójce. Jeszcze coś mam powiedzieć? A co ja mogę wam powiedzieć? Słuchajcie, mamy najlepsze dzieci w Polsce. Fajne, miłe, grube, chude, wysokie, małe, mądre. No i dlatego mamy złoto. No, rzuć tutaj. I srebro w juniorach. Coś chcielibyście jeszcze wiedzieć? To już nie będę się powtarzał. Chciałem podziękować wszystkim dzieciakom i wam, nasi kochani rodzice, że macie takie wspaniałe dzieci. Cieszę się z tego, że zdobyliśmy mistrza Polski.
Teraz emocje są lekko ściśnięte, ale pewnie za 15 minut będę się cieszył i popłaczę się. Nie mogę, jestem zbyt stary i wesoły, żeby płakać przed kamerami, ale pójdę do pokoju i tam wypłaczę się w poduszkę. Cieszę się bardzo i myślę, że to jest zasługa przede wszystkim chłopców. Nie pomieszając faktu istnienia Ryśka, który, wujka Ryśka, który tutaj też swoją wiedzę przekazuje, no i Kuby Słowikowskiego, który trochę pobudził nas do pracy swoją osobą. Dziękuję im również, dziękuję wam wszystkim, no i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie znowu złoto i będą dwa złota, a może trzy. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim za pracę, którą włożyli w tym roku. Te treningi, to wszystko, co dali z siebie, zasłużyli na to złoto. Dziękuję za wszystkie dobre, złe chwile i myślę, że będzie coraz lepiej. Żeby tylko wkładali tyle, ile wkładają w te wszystkie treningi. Wierzę w was. Będziecie najlepsi w Polsce. Zobaczycie. Mów mi wuju, ale nie myl się zbyt często.